Witajcie drodzy widzowie, 30 października 2021 rok. Jestem w mojej kuchni i gotuję spaghetti. O, tu jest, za chwileczkę zrobię takie zbliżenia też. Tu się gotuje spaghetti, smaży. Tu już mam ugotowany makaronik, za chwileczkę go pokażę. Tu będę ucierać żółty serek. Zaraz Wam tutaj sfilmuję i powiem szczegółowo, jak ja to wszystko robię. Jestem w mojej kuchni. O, tu sobie stoję. Bez makijażu. Bez biustonosza. Tak jak po domu. Czesałam się, ale włosy nie ułożone. I będziemy robić sobie obiadek. Oprócz tego mamy rosołek. Wczoraj byłam z córką na zakupach w Biedronce i zrobiłyśmy zakupy. Myślę, że trochę więcej o tym gotowaniu będę Wam nagrywać. Będzie to też dobra jakaś motywacja do robienia porządku w kuchni. Także nowy dzień. Jak zjemy, to jeszcze tutaj zrobię trochę porządek w domu, bo do Marci przychodzi kolega i koleżanka na Halloween. No, takie przyjęcie halloweenowe. Będą się dzieci bawić. Jest ładnie tam udekorowany duży pokój. Być może coś tam też nakręcę. Oraz pójdę sobie na zachód słońca, na spacerek. Tu się mięsko gotuje. Makaronik już ugotowany. Za chwilę będę ucierać żółtego sera, ale oczywiście nie tak dużo. Wykorzystałam mięso kupione w Biedronce, takie mielone. Myślę, że będzie dobre. Wieprzowo-wołowe. Jest godzina 14. Dzisiaj zdążyłam tylko wypić kawę i zjeść pączka na śniadanie. I to wszystko. Jest 14.30 nowego czasu. Starego czasu by była 15.30. Także muszę się sprężać z tym obiadem i tutaj z przygotowaniami, ponieważ chcę iść na spacer tutaj w okolice do mojego parku. Coś tam nowego może Wam sfilmuję. Zmiana czasu 30 października w nocy 2021. Cofnęliśmy czas do tyłu, będziemy dłużej o godzinę spać, ale za to zachód słońca dzisiaj nowego czasu nie będzie o 17. Zachód słońca po zmianie czasu będzie nie o 17.30, tylko o 16.30, także muszę się sprężać, trochę dłużej spałyśmy i tutaj zaraz nakładam to spaghetti. A więc tak, usmażyłam cebulę z czosnkiem na oleju, nie, trochę tak podrumieniłam, ale nie za dużo, potem dodałam mięsko, olej, wymieszałam wszystko, troszeczkę, nie, wody nawet nie dawałam, mięso to zaczęło troszeczkę puszczać ten tłuszcz. I smażyłam bez przykrycia, potem trochę przykryłam. W międzyczasie, no jakieś 20 minut smażyłam to mięso, może 15. Potem dodałam już gotowego takiego sosu bolognese, zaraz Wam pokażę, już nie pamiętam, to chyba Knorr ze słoika, ale można oczywiście taki sos zrobić samodzielnie. W międzyczasie ugotowałam makaron, przygotowałam serek żółty i na ciepły, muszę przykryć ten makaron, żeby mi nie stykł. Na ciepły makaron i mięsko układamy makaron w takim wianuszku, mięso do środka, na wierzch posypany serek i smaczny obiadek. Do tego rosołek. No i dzisiaj mamy fajne jedzonko. Byłyśmy wczoraj w Biedronce, tutaj niedaleko. Wydałyśmy 200 zł na zakupy. Mamy zakupów świeżych rzeczy co najmniej na 3-4 dni, a jakichś zapasów do końca tygodnia, także wszystko fajnie. No, no to tyle. Ela gotuje. Będę Wam pokazywać, co robię, jak i opowiadać o jakichś przepisach. Oczywiście tutaj dosypałam też trochę soli, pieprzu, ale nie za dużo, bo ten gotowy słoiczek, o właśnie mam go tutaj, z tym sosem, to jednak Łowicz, nie Knorr, firmy Łowicz. On już ma w sobie przyprawy, a Marysia nie lubi za bardzo doprawionych potraw, także po prostu nie chciałam, żeby to było za bardzo doprawione. Jesteśmy w mojej kuchni. Myślę, że tutaj, jak będę chciała robić więcej nagrań z tego gotowania, to zrobimy sobie malowanie, jakiś taki remoncik, wybielanie fug.
No, bo to mieszkanie to już ma 20 lat i generalnie ja je nie remontowałam. Wprowadziłam się tutaj 10 lat temu w czasie zamiany mieszkania. Wcześniej był inny właściciel i te płytki tutaj w kuchni mają 20 lat, więc można by pomyśleć nawet o ich wymianie. Plus jakimś remoncie kuchni, bo kuchnię mam bardzo dużo, a nie będę Wam dzisiaj pokazywać. O, może zrobię najwyżej takie odejście. O, ona jest bardzo duża, słuchajcie. O, widzicie, tu teraz jestem pod oknem. Także po prostu jest duży potencjał, żeby pokazywać, jak się gotuje i tak dalej. No, tylko że trzeba by sobie tutaj pewne rzeczy uporządkować. Pa! Pozdrawiam, do widzenia. Nasz halloweenowy stół. Kto tak ładnie przyrządził? Ojejeje, bo tu się jakieś szykuje przyjęcie na dzisiaj, tak? A co mamy dobrego na obiadek? Spaghetti. Spaghetti. No to siadaj. A co tu takie fajne, jakieś dekoracje? O! Już jakieś tutaj gadżety halloweenowe mamy. Ale Jeszcze tu jest fajnie. stoliczek. Aha, dobra, dobra, dobra. Dobra, to siadaj, jemy. Stoliczek halloweenowy. Pajęczyny. No siadaj, Marysiu, jemy. Chodź. Miam, miam, moja dziewczyneczka malutka. Jemy sobie i pójdziemy na polko, tak? Bo jest piękne dzisiaj słoneczko. Piękne. Spaghetti pycha. Miam, miam. Palce lizać. Gorące? No to uważaj. Olej z cebulką podsmażamy, potem dodajemy mielone mięso kupione gotowe w sklepie. Następnie smażymy z olejem, można dodać więcej oleju. Pół godzinki smażymy, 15-20 minut. W międzyczasie gotujemy makaron i ten makaron gotujemy nie za miękko. Dobrze, nie w gorące, tak? To No. uważaj. Makaron nie za miękko. To mi się tak samo wciągnęło. Serek żółty ucieramy, nakładamy na talerzyk i mamy posiłek na 2-3 dania, bo tam było pół kilo mięsa, także ja wszystko przygotowałam. Także miam, miam, pycha, 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 pycha. Ale pycha. Jeszcze Marysia mi przypomniała, że nie powiedziałam o sosie pomidorowym, że sosik dodajemy, jak już mięso się usma. Marysia mi przypomniała, że sosik pomidorowy trzeba zrobić i zrobić albo gotowy dodajemy, jak już to się podsmaży i wtedy potem jeszcze 10-15 minut, jeżeli chcecie mieć to mięso dogotowane, ale to nie musi być, wystarczy pół godziny obróbka termiczna tego mięsa, ale niektórzy wolą dłużej. O, ja już pomieszałam. Potem makaron układa się w taki wianuszek, daje się mięso do środka, posypuje się żółtym serem. Jeżeli w międzyczasie Wam wystygnie to danie, to sobie można przed podaniem włożyć szybko do mikrofalówki i podgrzać minutkę, dwie. I jest bardzo Jeszcze halloweenowe smaczny cukierki. posiłek. Tak, a my Kupiłam, mamy. a ja kupiłam same pomarańczowe, żeby się kojarzyły z Halloween. Wawelki Tak. pomarańczowe, z ozolki i takie jeszcze, one mają przysmaki, z chrupkami, malinowe i śmietankowe. No tak, ty jesteś bardzo kochany kocurek. Mamusia ciebie bardzo lubi. Miam, miam. A Marysia uwielbia spaghetti, tak? Broda brudna. A kiedy ostatni raz robiłaś spaghetti? No już jakiś czas temu, chyba przed wakacjami. Nie robiłam po wakacjach jeszcze spaghetti. Ale ja mam spaghetti w szkole 3 razy. No, w szkole masz na stołówce. Fajnie. No to dobrze. No to smacznego przestaje już nagrywać. Witajcie, drodzy widzowie. 31 października, niedziela. Wieczór halloweenowy, jeśli ktoś obchodzi. 31 października 2021 rok. Jutro 1 listopada, Wszystkich Świętych. Dzisiaj wieczór halloweenowy, dzień zadusznych, zaduszki. I jestem tutaj na spacerku. Ubrałam się w taką skórzaną kurteczkę, sweterek z dekoltem.
Ubrałam się... Ktoś tam przechodzi. Ubrałam się w skórzaną kurteczkę, dekolcik, taki sweterek z dekoltem czarny, dżinsy i... czarne tenisówki. Muszę wam powiedzieć, że dżinsy sobie sama nacięłam przed wyjściem, także nie są jeszcze takie za bardzo poszarpane, o. Że tak, tu sobie nacięłam, kredą narysowałam miejsca cień, czyli tu na dwóch udach. Tutaj drugie cięcie oraz kolanka. I natomiast tutaj nacięłam nawet tak bardziej, o. I musiałam to zszyć, bo tak nacięłam w dół, ojej, w dół nacięłam, ale za bardzo mi odstawały te spodnie, także w kwestii nacinania dżinsów to trzeba się zastanowić, jak to nacinać, bo można sobie zniszczyć, ale znalazłam takie dżinsy, co akurat materiał nie jest taki znowu fajny i jak sobie po prostu doczytam w internecie, nie wiem czemu taki loczek mi się tu robi, to sobie po prostu bardziej ponacinam, o. I dzięki temu mam coś nowego. Ja tu skaczę po tym pagórze, a ludzie się patrzą. Dzięki temu mam coś nowego na tym filmie, więc po prostu jakiś nowy imidż. Jak się zapnę, to też będzie fajnie, ale ogólnie jest ciepło, chcę mieć dekolcik. Zaraz, ja mam tu jakąś wodę do picia, bo już mi się chce pić, a dopiero zaczęłam mówić. Ale dobra, za chwileczkę sobie znajdę. I chciałam od razu z góry przeprosić, nagrywam moją kamerą GoPro, która mam jakiś problem z nią, że ona już była w serwisie, bo po wakacjach mi się zepsuła, a teraz ona mi się wyłącza czasami. Z kolei telefonem też nie mogę nagrywać, ponieważ mam baterię do wymiany i krótko trzyma i tam są też spadki napięcia. Oprócz tego mam jeszcze dwie inne kamery, ale one wymagają montażu w komputerze i to jest wszystko czasochłonne, a nagrywając na kamerach GoPro mogę szybko sobie wgrywać do internetu filmy. Praktycznie montuję w kamerach, w telefonie, jeśli montuję telefonem i szybciutko się to nagrywa. Więc z góry przepraszam, jeżeli na przykład będę coś mówić i się przerwie w połowie zdania, bo potem bardzo ciężko mi jest to przyciąć, ponieważ ja nie robię przerw między zdaniami. Na wszelki wypadek więc będę robić takie przerwy. Poszukam sobie wody do picia. Jestem. Zmieniłam sobie trochę kąt nastawienia, bo tutaj trochę jeszcze resztki zachodzącego słońca mnie oświetlają. W tle jeziorko. Wydaje mi się, że jest dobrze równo tutaj ta perspektywa. O. Zafarbowałam sobie włosy na ostatniego live'a, na taki kolor. Wrzucę dzisiaj na Facebooka, co to jest za farba. Nie pamiętam dokładnie. Zmieniłam ustawienie kamery, żeby zachodzące słońce mnie jeszcze tutaj oświetlało. Trochę mam wrażenie, że nierówno ten horyzont zaraz jeszcze wyprostuję. O, dobra. Zafarbowałam sobie włosy na ostatniego live'a. Na taki kolor intensywna czerwień. Jak się nazywa ta farba, to wam wrzucę na Facebooku i na Instagramie i na Twitterze informacje. Profil Ela Gawi, zobaczcie sobie. Z tym, że następnym razem już na pewno będę henną farbować, dlatego że jednak bardzo niszczy się ta skóra włosów i skóra pod włosami i włosy od tego farbowania farbami, więc... Te farby bez amoniaku się szybciej spłukują, trwałe to niszczą. Chna co jakiś czas to też jest dobre rozwiązanie. A może nawet będę sobie siwe zapuszczać i tylko fragmentami farbować. Zobaczymy. Podcinać co jakiś czas, czekać aż odrosną. Zobaczymy. Jakieś będę, zacznę robić eksperymenty. Przed chwilą spotkałam kolegę, który prowadzi salon sukien ślubnych, pasaż wenecki na ulicy Długiej. Dałam mu kilka reklamówek, bo to w sukni z jego salonu szłam do ślubu.
rozpoznał mnie, nigdy go nie widziałam osobiście, tylko znam go z Facebooka. Przez jakiś czas pisaliśmy i teraz szedł tutaj na spacer ze znajomymi i mnie rozpoznał, dałam mu wizytówki i miałam przy sobie takie w tym moim klasterku fajne ulotki z mojego ślubu, gdzie jest dużo tej jego sukni, będzie sobie mógł pokazywać. Dałam mu kalendarze na 2021 rok i 2022 i chwilę rozmawialiśmy. Także można tutaj spotkać różnych ludzi. Właśnie mówił, że się rozglądał, czy tu mnie gdzieś nie ma, że ja tutaj te zachody słońca filmuję. Więc wreszcie się poznaliśmy, a dosyć dużo w ostatnim okresie rozmawialiśmy. Także serdecznie Cię pozdrawiam i zajrzę kiedyś do Waszego sklepu, coś kupię. No i polecam sklep Pasaż Wenecki na ulicy Długiej z akcesoriami ślubnymi. Ja tam kupiłam suknię ślubną. I dalej mam tą suknię i zamierzam w niej gdzieś tam występować, pokazywać się, bo taki fajny fason. I ona była w ogóle niedroga, tak niedużo ponad 1000 zł kosztowała. Nie wiem, czy dobrze mówię. Tak, w tamtych czasach to był 2007 rok. A przecież ludzie kupują te suknie ślubne i po 10 tysięcy złotych. Także ona kosztowała jakieś tam 1200-1300 zł. Dostałam zniżkę z 1500 czy z 1800 zł. I bo chyba kupowaliśmy też jeszcze inne rzeczy tam w tym sklepie, także bardzo fajny zakup. Słuchajcie, jest kilka spraw, jest kilka tematów. Ja skontroluję, która jest godzina, bo dzisiaj mam gości. Córka zaprosiła kolegę na wieczór halloweenowy. Muszę jeszcze trochę tam po prostu posprzątać w mieszkaniu, przygotować. O, zaraz coś mi się nie chce, ten telefon. O, jest. 16:22 nowego czasu, czyli 17:22 starego czasu. No i słońca już tutaj nie ma na wzgórzu. Myślę, że może nawet się doświetlę lampą, bo ostatnio widziałam, że fajne efekty są z tych doświetleń. O. Chociaż zdaje się, że jeszcze nie trzeba, ale doświetlę się, bo tak już po prostu troszeczkę ciemnawo. No cóż, dużo tematów do omówienia. Dzisiaj gotowałam obiadek, spaghetti, rosołek. Sprzątałyśmy dom, mamy gości. Wczoraj byłam na cmentarzu, przedwczoraj robiłam live'a. Jutro znowu pójdziemy na cmentarze oglądać groby, palić świeczki, wspominać rodzinę. Spotkam się być może z bratem i z bratową, z kuzynami. Także te najbliższe dni tak planujemy. Tutaj jestem w Krakowie. Właśnie zastanawiam się, jaki dać tytuł tego daily vlogu. Myślę, że to będzie tytuł Marek mnie rzucił, Marek mnie zostawił, Marek już mnie nie chce, nie wiem, coś w tym stylu. Jeszcze się zastanowię, który z tych tytułów, dlatego że niestety te osoby, które śledzą naszą historię, historię naszego flirtu, to być może wiedzą, że Marek się na mnie obraził w czasie ostatniego live'a 29 października, ponieważ ktoś wysłał obraźliwego donata pod jego adresem i on się opuścił live'a, obraził się, włączył własnego live'a. To było około godziny 23, a może północy już nawet. Zaczął. Przerwała mi się tutaj kamera, sekwencja nagrywania, ale nie szkodzi. Zacznę jeszcze raz ten wątek. Marek się na mnie obraził. Film, nazwę chyba Marek mnie rzucił. Marek już mnie nie chce, Marek mnie zostawił. Jakiś coś w tym rodzaju.
o tym, że Marek już nie chce ze mną mieć kontaktu, obraził się na mnie, nie chce się ze mną spotykać, nie przyjedzie do Krakowa, nie dojdzie do naszego spotkania, a tym bardziej żadnego romansu, dowiedziałam się nie od Marka, tylko z internetu, ponieważ on zamieszcza takie wpisy na swoim fanklubie, na swojej grupie dyskusyjnej na Facebooku i ja tam nawet nie zaglądam. O co prawda mówiłam na live, że czytam, ale to były sporadyczne sytuacje. Nie zaglądałam, bo mnie to nie interesuje, co tam jest pisane. I po prostu ludzie mnie poinformowali. No to tylko niektóre jego wpisy po prostu mi się wyświetlają na profilu Facebooka, także stąd wiem. No więc Marek się obraził, ponieważ ktoś w czasie mojego live'a obraził go, napisał mu do Nate'a obraźliwego, że jest psycholem, cytuję, i to była rzekomo jakaś osoba z jego okolic, ale to prawdopodobnie był hejter, który się podszywał. Marek się strasznie tym zdenerwował, opuścił live'a, obraził się na mnie, zostawił mnie z trollami, z hejterami samą, musiałam walczyć po prostu z tymi osobami. Na szczęście przypomniałam sobie, że z kolegą od pewnego czasu prowadzę rozmowy, który mógłby być tym moim moderatorem i natychmiast do niego zadzwoniłam, czy bym mogła go włączyć. Był akurat pod telefonem, nie pracował taki kolega, który się zajmuje dźwiękiem, muzyką i obrazem w teatrach w Polsce. No i on się połączył i mi pomagał. Aczkolwiek nie znam go osobiście, tylko z internetu, z Messengera, ale dosyć długo, już pół roku do mnie pisał, a ja nawet tak za bardzo nie odpisywałam. Także nie jest to żaden troll i hejter, ale nie znam go osobiście, nic mnie z nim nie łączy, nie flirtuję z nim. Aczkolwiek on mnie na pewno lubi, bo raczej widać to po nim, Michał. A ja go po prostu nie znam, ale myślę, że się spotkamy za niedługo, bo on tutaj w Krakowie ma mieszkanie, pochodzi spod Wrocławia i myślę, że się niedługo spotkamy. Także Marek się obraził, zaczął robić live'a i to było 29 października i już mija drugi dzień, odkąd w ogóle się do mnie nie odzywa, ani słowem nawet, ani nie zadzwonił, ani nie wysłał SMS-a, ani żadnej wiadomości. Po prostu słuch o nim zaginął. Mam jeszcze 10 minut na tą wypowiedź, bo muszę wracać do domu, bo o 17 przyjeżdża chłopiec do Marysi z klasy i ja jeszcze muszę coś tam kupić, jakieś drobne rzeczy koło domu, plus muszę być w domu, jak to mama przywiezie to dziecko, żeby nie myślała, że chłopiec przyjeżdża, a mnie nie ma, prawda? Także będę się tutaj sprężać z tą wypowiedzią. No cóż, zależało mi na Marku. To nie była żadna ustawiona sytuacja. Naprawdę się zainteresowałam tym, że on o mnie kręci te filmy. Dużo osób, które mnie obserwuje, zdaje sobie z tego sprawę. Niestety trolle, hejterzy, stalkerzy próbowali nas cały czas skłócić. Zarówno do mnie wysyłano jakieś nieprzyjemne wiadomości na temat Marka, jak i do Marka. Produkuje się jakieś fake newsy, fake informacje, że rzekomo ja się o nim źle wypowiadam za jego plecami, a on o mnie. Co nie ma w ogóle takich sytuacji. Prawie codziennie ze sobą rozmawialiśmy przez telefon i zapewnialiśmy się o swojej sympatii. Także ja jak najbardziej nie mam w ogóle żadnych zastrzeżeń. Nie uważam, żeby Marek był jakimś hejterem, który chciał mnie wykorzystać, żeby mieć większe odsłony na kanale. I również wydaje mi się, że to, że ludzie zarzucają, że ja sobie tą historię też wykreowałam po to, żeby zwiększyć zainteresowanie moim kanałem, to jest to trochę nadużycie, bo owszem, tych odsłon mam 2 razy więcej na filmach, zamiast 2-3 tysiące to mam 5 tysięcy odsłon. To mi daje zarobek 10 zł więcej na filmie z tych odsłon, jeżeli się odpalają 2 lub 3 razy reklamy w czasie filmu. I generalnie więcej korzyści nie mam z tego. Nie zamierzałam Marka ani wykorzystywać finansowo, jak się tutaj rozpowszechniały różne plotki, ani w żaden inny sposób. Po prostu zaprosiłam go do Krakowa, chciałam się z nim spotkać. Chcieliśmy spędzić ze sobą trochę czasu, poznać się lepiej. Powiedziałam, że Marek mi się podoba, że jest przystojny i że po prostu chciałabym się z nim umówić na randkę. Więc
to była wszystko prawda i jak najbardziej jeszcze do niedawna to było aktualne. Dlaczego miałabym kłamać, skoro chłopak jest przystojny, fajny, miły, pomagał mi, wspierał mnie, no to każdy by chyba się zainteresował takim chłopakiem. O, będę miała problem z tą wypowiedzią, bo Marysia dzwoni, że goście już jadą, a ja tutaj siedzę znowu na tym zakrzówku. Nie wiem właśnie, co mam powiedzieć. No więc ktoś rozpowszechnia wyprodukowaną takiego fejka, fake informacji, gdzie tam pisze, że ja się wypowiedziałam do kogoś na Messengerze, że ta znajomość z Markiem, ten flirt, to jest wszystko tylko po to, żeby zwiększyć odsłony moich filmów, że ja nim gardzę, że mam go za najgorszego jakiegoś człowieka i że w ogóle nie mam zamiaru się z nim spotkać, a jak przyjedzie do Krakowa, to zamknę drzwi i w ogóle się z nim nie zobaczę, a potem zmyślę, że mąż źle się czuł, miał jakieś problemy i to dlatego. Absolutnie zapewniam was, nigdy bym tak nie zrobiła. Nie, zapraszałabym chłopaka, żeby jechał ponad 600 km do Krakowa po to, żeby się z nim nie spotykać. Zwłaszcza, że bardzo dużo różnych widzów osób się ze mną umawia, spotyka i jeszcze nigdy nikogo nie zawiodłam. Nigdy nie odwołałam, nawet po prostu swoje sprawy dopasowywałam, więc po prostu nie jestem wcale taką osobą. Zależało mi na Marku, no ale skoro on mi nie ufa i uważa, że ja to wszystko robię tylko dla atencji pod publikę, no to oczywiście należy to uszanować. Moim zdaniem trolle, hejterzy i stalkerzy doskonale wiedzą, że zależało mi na Marku. Nawet mogę powiedzieć, że jakieś już uczucia w stosunku do niego miałam coraz większe, zaczynały się rozwijać. Jakiegoś przywiązania, zainteresowania. I ludzie to widzieli po prostu, więc zaczęli w bardzo agresywny sposób zarówno jego, jak i mnie atakować, pisać do nas jakieś informacje, nastawiać nas przeciwko sobie nawzajem, manipulować, robić pranie mózgu, nagrywa się nas, jak się wypowiadamy o sobie w prywatnych informacjach, publikuje się nasze prywatne wypowiedzi o sobie nawzajem, wysyła się do nas i taka po prostu ogólnie nagonka, żebyśmy przypadkiem się nie spotkali i nie poszli na randkę i nie poszli ze sobą do łóżka, co było planowane zarówno z jego, jak i z mojej strony. Rzeczywiście, no, jest to problem. Myślę, że jak Marek ma wątpliwości, to nie ma sensu, żeby się fatygował 600 km do Krakowa, bo rzeczywiście jakby się okazało, że ja gdzieś ucieknę i okaże się, że to wszystko było kłamstwo, no to straci cały dzień podróży, prawda? Może rzeczywiście lepiej, jeśli się umówi z jakąś dziewczyną ze swojej okolicy, chociażby z Trójmiasta, gdzie ma 100 km, bo przyjedzie się na wycieczkę, najwyżej ona nie przyjdzie i wróci do domu, no nie? A to jednak jest daleko, mieszkamy na przeciwległych krańcach Polski, także po prostu, skoro ma wątpliwości, nie wierzy w moje zaangażowanie, deklaracje, no to przecież ja nic więcej nie mogę zrobić, żeby go przekonać. Właściwie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Z drugiej strony dla mnie może to jest dobra sytuacja, że on sam się na mnie obraził, bo ja chyba nie byłabym w stanie tak szybko przerwać tej znajomości. A angażowanie się w flirt, w romans z kimś, kto mieszka tak daleko, to jest bez sensu, bo przyjechałby do Krakowa, spędzilibyśmy cudowny tydzień, fajny tydzień razem, a potem by wyjechał i co ja bym robiła potem przez następny miesiąc? A przecież ja raczej nie jestem w stanie się spotykać z kilkoma mężczyznami naraz. Jak sobie już flirtuję, mam romans z jednym, to tak długo się z nim spotykam, aż się nim nie znudzę, aż się nie pokłócimy, aż coś tam się nie wydarzy. Potem przez jakiś czas jest przerwa, parę miesięcy i dopiero znowu... Przez wiele okresów w moim życiu miałam właśnie różne znajomości, związki, ale
Ja jestem singlem, także po prostu nigdy się nie chciałam wiązać. Związałam się tylko raz z moim mężem po to, bo chciałam mieć nazwisko jego, żeby dać je też dziecku i żeby dziecko miało ojca i tak dalej. Ale niestety nasze małżeństwo, nasz związek trwał tylko 5 lat. A tak ja chciałam, żeby to trwało jak najdłużej, ale liczyłam się z tym, że się kiedyś rozstaniemy ze względu na różnicę wieku, bo Andrzej jest ode mnie młodszy 15 lat, Marek jest młodszy ode mnie 20 lat. Od pewnego czasu lubię się spotykać, flirtować z mężczyznami młodszymi ode mnie, z chłopakami. Ale był okres, że się umawiałam tylko ze starszymi z kolei. Od 15 roku życia się umawiałam na randki ze starszymi chłopakami, potem mężczyznami. Ale tak mniej więcej po 30, jak miałam 35 lat, to stwierdziłam, że już nie chcę tych starszych facetów. I zaczęłam sobie podrywać młodszych. Jak już miałam 40 lat, to już absolutnie żaden starszy mężczyzna mnie nie interesował, tylko młodsi. No i miałam trochę różnych flirtów, romansów, ale nie opowiadałam o tym na filmach, ani nie pisałam, bo nie byłam za bardzo znana, ale też nie było za bardzo potrzeby się tym przechwalać. Po prostu ja o tym mówię teraz, bo mam 51 lat i trochę ta seksualność, trochę ta sfera mojego życia jakby jest zagrożona, że boję się, że się zestarzeję, że zbrzydnę, że stracę libido, że stracę zainteresowanie seksem. I póki jeszcze je mam, to mam ochotę się tym cieszyć i jakoś to manifestować i wykorzystywać jeszcze te momenty. No bo trudno mi jest powiedzieć, za ile lat stracę zainteresowanie mężczyznami. Pewnie prędzej czy później to nastąpi. A na razie to mam taki boom, że strasznie mam jakąś obsesję na punkcie facetów od 5 lat, od paru lat, że no generalnie chodzę po ulicach, to się oglądam za mężczyznami. Flirtuję sobie z facetami w internecie, w sieci realnym, myślę cały czas o seksie. No totalnie jakiś obłęd, co bardzo mi się podoba i, no i chciałam się tym podzielić z moimi widzami, bo chcę, żeby ludzie, którzy mnie obserwują, moi czytelnicy, widzowie, obserwatorzy internetowi, znali mnie też pod tym względem, że jestem osobą taką z temperamentem, wesołą, bez zahamowań. Zawsze tutaj w różnych takich relacjach damsko-męskich byłam bardzo swobodna. No i chciałam się po prostu dać poznać od tej strony. No nie będę przecież takich filmów nagrywać, jak będę mieć 70 lat. Także teraz jeszcze jest okazja, żeby się cieszyć tym swoim ładnym wyglądem, figurą, temperamentem. No a poza tym robię się znana, sławna i coraz więcej też różnych fajnych chłopaków się mną interesuje z tego powodu, że jestem osobą charyzmatyczną, znaną, więc nie ukrywam. 20 lat temu byłam owszem młodsza, ładniejsza, ale nie byłam na tyle znana, a jednak okazuje się, że bycie atrakcyjnym dla kogoś seksualnie i w ogóle w relacjach damsko-męskich to jest nie tylko taka fizyczność, ale też jakby ja na przykład się interesuję mężczyznami, to przechodzi przez mózg. Oczywiście patrzę, czy ktoś jest przystojny, czy mi się podoba, ale liczą się te emocje, te uczucia. W Marku mi się spodobało, że on właśnie mówił, nagrywał, że mnie kocha, że nie był taki zarozumiały, nie był jakimś żygolakiem, lalusiem. Dużo po prostu miał takich cech, które mi się podobały. Popatrzcie zresztą na to w ten sposób, że on bardzo był podobny do mojego byłego męża pod wieloma względami. I z charakteru, i pochodzenia, i tego, co robił, i sposobu zachowania. Więc w sumie wydaje mi się, że mi się tacy mężczyźni podobają. No i cóż mogę powiedzieć, cóż dodać? Jakieś podsumowanie. Ściemnia się. Zrobię to w następnym ujęciu. Mówiłam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Myślę, że ja się bardzo bałam tego, że jak Marek mi się w końcu znudzi, czy już będę go miała dość, nie wiem, tam po pół roku, to będzie mi bardzo ciężko go zostawić, bo on się we mnie jeszcze bardziej zakocha, biorąc pod uwagę, że on nie ma dużo jakichś
romansów na koncie, więc taka znajomość to by go mogła bardzo zaangażować. I byłoby mi ciężko od niego odejść, a z drugiej strony taka znajomość na odległość, że się można spotkać na parę dni, raz na miesiąc, jeszcze trzeba płacić za hotel, to jest trochę bez sensu, więc myślę, że będę sobie po prostu szukać jakiegoś chłopaka, sympatii, partnera tutaj z Krakowa lub z mojego województwa, bo bez sensu jest sobie znaleźć faceta, co mieszka kilkaset kilometrów dalej i czekać na każde spotkanie kilka dni. Jak będę mieć sympatię, obiekt, pożądania, fascynacji, przyjaciela, z którym będę lubiła porozmawiać, pożalić się lub napić się alkoholu, to jak będzie mieszkał... Moja kamera nie wytrzymuje tych tematów. Jak będę mieszkać w Krakowie, to sobie do niego zadzwonię, że chcę się spotkać i on jeszcze tego samego dnia wieczorem się ze mną spotka, także... No, Marek nie może mi tego zagwarantować. On też ma taką pracę, że on ma tylko 2 tygodnie urlopu w ciągu roku. W ogóle ciężko pracuje. Wstaje rano, o 5 rano do pracy, co jest zupełnie jakby niezgodne z moim zegarem, trybem życia. Ciężko byłoby to dopasować. Ale chciałam powiedzieć taką rzecz. Nie skreślam, nie zamykam tej wiadomości. Mam nadzieję, że on sobie to wszystko przemyśli. Mam nadzieję, że on za mną zatęskni, że zacznie myśleć logicznie, że ludzie próbowali nas skłócić, zacznie myśleć samodzielnie, nie będzie ulegał praniu mózgu. Dostrzeże we mnie jednak wartościową osobę, nie jakąś modliszkę, która chciała go wykorzystać i wszystko o nim nagrywać. Natomiast jeżeli będę sobie szukać jakiegoś przyjaciela w tej chwili, to chciałabym, żeby to był ktoś z mojej grupy zawodowej. Fotograf, filmowiec, youtuber, może jakiś aktor, reżyser, jakiś celebryta, osoba jakaś w jakimś stopniu znana, która się zgodzi, żebym sobie mogła przyznać się do tego flirtu, fascynacji, romansu i nagrywać sobie filmy, bo bardzo mi się to spodobało i nie mam już ochoty potajemnie spotykać się z kimś, a wam nic nie opowiadać. Bo muszę wam powiedzieć, że byłam w takim związku w minionym roku z kolegą, który jest tutaj znany w środowiskach politycznych w Krakowie. On w dodatku jest w trakcie rozwodu z żoną. Spotykaliśmy się ponad pół roku i nie mogłam w ogóle nic o tym nagrać. Nie mogłam się pochwalić, kim jest, że mam takiego fajnego, przystojnego faceta z wyższych sfer. Nie mogłam pokazać, jaki ma fajny dom. Nie mogłam nagrywać wspólnych spotkań, bo z jednej strony jest znany, a z drugiej strony w trakcie rozwodu z żoną, podział majątku, dzieci. No i niestety spotykaliśmy się praktycznie cały ten 2020 rok z przerwami, ale się rozstaliśmy w styczniu 2021. Tam jeszcze wiosną trochę było parę spotkań. Z tego powodu, że on po prostu nie chciał, żebym cokolwiek nagrywała, a nawet zaczął tępić, walczyć z tym, że ja sobie właśnie piszę te blogi, te filmy, że zaczęłam live'ować. Te live'y mu strasznie moje przeszkadzały, zaczął to tępić. W ogóle po prostu zrobił się zazdrosny. Zaczęliśmy się kłócić, no i na wiosnę tego roku się rozstaliśmy. Także praktycznie od maja jestem sama. Już mam tego dość, tego stanu samotności, bo maj... Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Praktycznie 5 miesięcy, praktycznie pół roku już jestem sama i trochę mi jest smutno. No, chciałabym jednak chodzić sobie na randki, całować się, pić sobie alkohol wspólnie, romansować, przytulać, spędzać razem noce. A po prostu praktycznie całe lato byłam sama i już mam tego dość, także mam nadzieję, że poznam kogoś. Zaprzyjaźnimy się i że wszystko będzie dobrze. Natomiast myślałam, że ta znajomość z Markiem przynajmniej pozwoli mi przez chociaż parę miesięcy jakoś nie myśleć o tej samotności. To było takie światełko w ciemnościach, światełko w mroku. Ale skoro dla niego to jest za trudne, cała ta presja, ci wszyscy trolle, hejterzy, no to nie ma sensu też go na siłę
namawiać do czegoś, czego on nie chce, co nie jest dla niego dobre. Natomiast ja nie planowałam żadnego rozgłosu, w ogóle nie sądziłam, że będę o tym nagrywać. Po prostu sama się zakręciłam, jakoś zabujałam w tym wszystkim i zaczęłam, to się trochę wymknęło spod kontroli. Może dobrze, bo jak będę znowu w czasie jakiejś nowej znajomości, to może z większą ostrożnością, nie podam na początku, kto to jest, żeby trolle hejterzy nie mogli go ode mnie oddalić, wyprać mu mózg, żeby mnie znienawidził. A jak już będziemy razem, będziemy zakochani, czy tam w ogóle przynajmniej będziemy mieć jakiś związek, to będzie można wtedy się przyznać, no to wtedy już ludzie nic nie zrobią, jak już będziemy w związku. A nie jest dobrze przyznawać się, jak ten związek dopiero, te relacje dopiero się tworzą, więc trochę się pospieszyłam z tym informowaniem i zapłaciłam za to, poniosłam za to karę. Kończę na razie tą wypowiedź, bo muszę wracać do domu. Z tego pięknego miejsca, Ela Gawin, Daily Vlog, 31 października 2021 roku.